Witajcie. Zanim zacznę czytać 28 rozdział książki, chciałbym przeczytać wam historię innego Betelczyka. Jest ona bardzo krótka. Kaserona dwa rozdziały temu nawiązał do tego, że Nor ożenił się. Przyjechał do Betel i zaskoczył wszystkich jako żonaty mężczyzna. Ta historia się łączy, bo to jest historia właśnie... Z tego okresu, z 1952 roku, kiedy właśnie Nor pobrał się z Audrey. I jest to tragiczna historia. Jednak ona jest na tyle krótka, że nie będę robił na jej temat osobnego podcastu. Postanowiłem, że wplotę ją właśnie w ten epizod. Jest to relacja, która jest zawarta w książce Czterech Prezydentów Strażnicy. Tragiczne wydarzenie, które miało miejsce w siedzibie strażnicy podczas mojej służby, dotyczy Charlesa de Wilda. Charles, jak go wszyscy nazywaliśmy, był dezerterem z kawalerii po I wojnie światowej i, szukając pracy, przyszedł do kwatery głównej. Powiedziano mu, że jest praca, ale wynagrodzenie wynosi tylko 20 dolarów miesięcznie z pokojem i wyżywieniem. Przyjął tę ofertę i, kiedy go poznałem, pracował tam już od ponad. 40 lat. Teraz Charlie był już stary, choć wolniejszy, ale nadal ciężko pracował. Prezes Nor często go chwalił i stawiał za przykład, jak wiele może zrobić jeden człowiek. Charlie był najlepszym introligatorem na czwartym piętrze. Ale, tak jak wszyscy inni, którzy pracowali w Betel, nie wolno mu było się ożenić, jeśli chciał zostać w Betel. I tutaj dopowiem, że on bardzo chciał się ożenić. Cały czas chodził i prosił Nora, żeby pozwolono mu się ożenić, ale żeby mógł zostać w Betel. Nor był nieugięty i nigdy nie wyraził na to zgody. I dalej. Nor często powtarzał tę zasadę, co irytowało Charlie'ego. Jednak w 1952 roku, łamiąc swoją własną zasadę, Nor ożenił się z Audrey Mock, jedną z sióstr w Betel. Tutaj kolejne wtrącenie muszę poczynić. Bardzo ciekawy jest fakt, w ogóle jak Odrymok trafiła do Betel. Otóż wpadła w oko na zgromadzeniu, wpadła w oko Nor Norowi i po prostu dostała zaproszenie do usługiwania w Betel, mimo że sama takowego nie składała. Oczywiście została zaaprobowana, przyjechała, no i tak znalazła się w pobliżu Nora. I dalej. Kilka lat po ślubie, Charlie poszedł do Nora i powiedział mu, że złamał swoje własne prawo i powinien zrezygnować. Dodał: Głosisz miłość bardziej niż ktokolwiek inny, ale to ty sam najmniej stosujesz się do tego, o czym głosisz. W wyniku tej konfrontacji, Charlie nie otrzymał swojego zwykłego miejsca na stołówce i został odsunięty do odległego kąta z tyłu. Pretekstem było to, że był nieuprzejmy. Widać było, że został ukarany, odmówił pozostania na tym miejscu i wrócił na swoje poprzednie. Jego życie w Betel stało się tak gorzkie, że zabrał swój niewielki dobytek i odszedł. Betel był całym jego życiem, nigdy nawet nie skorzystał z urlopu. Nie wiedział dokąd pójść, nie miał nikogo, kto by go przyjął, ale dla niego w tamtym czasie wszystko było lepsze niż Betel. Spotkałem go później. Spał w domu schadzek za 50 centów za noc. Kiedy brakowało mu pieniędzy, błagał pracowników betel i innych świadków, aby dali mu trochę pieniędzy na jedzenie. Dałem mu trochę na jego potrzeby. Pracownicy Betel zostali poinstruowani, aby nie dawać mu pieniędzy, a z centrali betel wysłano listy do zborów w okolicy, w których napisano to samo. Później dowiedziałem się, że Charles de Wilda zmarł na ławce w publicznym parku. Tak właśnie nagradza się człowieka, który po 40 latach wiernej służby, w bożej organizacji ujawnił oczywistą nieprawidłowość. To był przykład, który ujawnił mi, jak mało jest miłości w centrali do personelu, który tam pracował. I dodam jeszcze od siebie, że Betelczycy mieli zakaz dawania mu jedzenia, także, i także okoliczne zbory.